Witam Cię w kolejnej lekcji, wspaniałej, super dotyczącej super tematu, naprawdę bardzo, bardzo fajnego, jakim jest slajd. Po polsku dawniej używany był ślizg, ale używają wszyscy wyrazu slajd. Slajd to jest nic innego jak po prostu przejechanie palcem po strunie. Oczywiście super brzmi na przesterze. Coś takiego. No właściwie brać gitarę do ręki i jechać. No, kluczowym elementem jest taki, mianowicie, że jeżeli robimy ten slajd, musi być slajd zagrany precyzyjnie. W sensie, jeżeli na przykład robię slajd z 3 do 7 progu, to muszę zrobić z 3 do 7 progu, a nie zatrzymać się gdzieś tam pomiędzy, prawda? Czy gdzieś na progu. Na przykład robię z 3 do 7, a zatrzymuję się na samym progu. Albo nieprecyzyjnie, w sensie dojechałem sobie jeszcze. Największe trudności na początku właśnie sprawia to wycelowanie, bo o ile nie ma problemu z zrobieniem slajdu na przykład z 3 do 5 czy z 3 do 4, to nie ma problemu, bo widzimy, te progi są dużo obok siebie, ale na przykład z 3 do 12 już jest troszeczkę problematyczne, ale Twoje zadanie byłoby właśnie takie, żeby... Ja zwykle slajd robię i tak palcem środkowym. Rzadko kiedy robię palcem wskazującym. Po prostu jakoś ułożenie ręki do slajda średnio mi pasuje po prostu tym pierwszym palcem. Trudno mi to wytłumaczyć. Być może tobie będzie pierwszym palcem ok, ale spróbuj po prostu zwrócić uwagę, że a może tym właśnie środkowym palcem, czyli drugim, prawda, raz, dwa, drugim palcem spróbować robić slajdy, bo często przy robieniu slajdów od razu robi się jakiś vibrato albo bending, więc akurat jak znalazł, wtedy ten palec jest już gotowy do robienia tego vibrata, którym już sobie mówiliśmy. Przeszedłem po skali. W każdym razie bardzo często używam właśnie tego środkowego drugiego palca. Twoim zadaniem byłoby zrobienie czegoś takiego. Dobra, zacznijmy od wszystkich palców. Pierwszy palec. Cóż to wyłączyłem? Aha. Pierwszy palec na pierwszym progu i robimy sobie slajd do piątego. Już sobie zrobimy większe odległości. Po prostu slajd. Później piąta strona. Czwarta. Trzecia. Druga. Pierwsza. Uderzamy dźwięk. Jak już jest uderzony, wtedy robimy slajd. Tak sobie na to musisz zwrócić uwagę. Uderzamy. Teraz weźmy drugi paluszek. Drugim paluszkiem gramy to samo. Uderzamy i slajd. Trzecim palcem, czwartym palcem. Robimy po prostu to samo, żeby po prostu każdy z tych palców umiał to zrobić. Ja właśnie wychodzę z takiego założenia, niech każdy palec potrafi to zrobić, a to jakim już palcem w praktyce używamy, to już jest powiedzmy nasza indywidualna sprawa lub wynikająca z naszego doświadczenia, tak jak mówiłem, bo na przykład często robię bendingi, więc akurat ten slajd robię akurat właśnie palcem drugim. Jak tobie to fajnie wychodzi w tempie tyrym, tyrym. Może być tempo 60. Dobra, zacznijmy od tempa 60, tylko zwiększajmy. Pamiętaj, zwiększajmy tempo. Jak wychodzi ci w tempie 60 fajnie, to nie osiadamy na laurach, na laurze nie osiadamy, tylko osiadamy
No właśnie nie na tym, na mieliźnie usiadamy, nie. Zwiększamy po prostu tempo, dajemy 65, dajemy 70, 75, 80. Też jak najbardziej w szybkim tempie slajdy się robi, więc po prostu zwiększamy tempo, żeby było ok, że dojść do granicy, powiedzmy do granicy twojej wytrzymałości, twojego już granicy możliwości. To było pierwsze ćwiczenie, czyli było takie, że uderzamy próg i robimy slajd. Czyli opóźnienie, uderzenie, po chwili slajd. Teraz drugie ćwiczenie. Robimy to samo, tymi samymi palcami od progu 1 do 5, tylko że od razu w momencie uderzenia robimy slajd. Już jest zupełnie inny rodzaj slajdu. Już słychać od razu takie ui, 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 taki jakby kwik taki wychodzi. Jeszcze pamiętam oczywiście o prawej dłoni, że strumień nie zostawiamy tak dźwięku, bo wtedy wyjdzie nam szajs, a nie slajd. Ja po prostu robię tak, że strunę, której robię akurat slajd, tutaj troszeczkę robię, podnoszę taką, robię szparkę, robię, wypuszczam tą strunę, żeby ona akurat ta jedna struna, którą potrzebuję, wybrzmiewała. To jest bardzo ważne, żeby pozostałe po prostu tłumić. Wiadomo, że my też tłumimy tutaj palcem. Ten palec tłumi tutaj te pozostałe struny. Ale po prostu tłumimy to tym sposobem, tłumimy tym sposobem i sumarycznie wyjdzie nam dźwięk stłumiony pozostałych strun, a wybrzmiewający tej struny, którą potrzebujemy. Myślę, że widzisz różnicę między A. Oczywiście, wyraźnie słychać. Czyli to są dwa typy slajdów. Opóźniony i jakby natychmiastowy. Drugi rodzaj slajdów to jest właśnie szybki albo wolny, bo równie dobrze możemy robić slajd naprawdę wolny. Nawet możemy zrobić slajd jeszcze innego rodzaju. Kolejne ćwiczenie. Też pierwszym paluszkiem. Robimy właśnie przystanki. 1 do 5. Od razu w momencie uderzenia dźwięku robimy slajd i zatrzymujemy się na chwileczkę na poszczególnych progach. Bo często, tak jak już grałem na początku tego filmiku, często jest też tak, że po prostu robi się melodię slajdową w stylu. Teraz było nietrafiony dźwięk, to zabrzmiał naprawdę, bo grałem na 7 progu, a tutaj zagrałem na 8. To już był wyjątkowy zgrzyt. Więc precyzja w uderzaniu, precyzja w tym slajdowaniu i w zatrzymywaniu się na określonym dźwięku jest bardzo ważna. Dlatego zaczęliśmy sobie od grania 1-5. Następne ćwiczenie byłoby najpierw pierwszym, później drugim, później trzecim, później czwartym palcem zagrać slajd tymi wszystkimi technikami. Opóźniony, natychmiastowy, z przystankami, co próg, tylko że zatrzymujemy się na 6 progu, od 1 do 6, od 1 do 7, od 1 do 8, od 9, 10, 11, 12, do oporu. Tutaj musisz sobie przećwiczyć to, że do oporu, każdą ze strun przegrać do oporu tymi wszystkimi technikami. Jeżeli tam nie pamiętasz, to wróć tam do tych momentów, gdzie mówiłem o tych sposobach tych slajdów i każdy z nich przećwiczyć, każdy z nich dołączyć do takiego, można powiedzieć, worka ćwiczeń codziennych, gdzie gramy hammerony, pull-offy, vibrato, bendingi,
tappingi, wszystkie te rzeczy. Po prostu to musimy ćwiczyć. To nie jest tak, że my po prostu sobie raz zagramy. Ja będę to kiedyś wykorzystywał podczas grania solówek, prawda? Może kiedyś będę wykorzystywał. Nie, trzeba cały czas wykorzystywać i trzeba cały czas aktywnie wciskać je do grania, ogrywania różnych motywów, prawda? Czyli na przykład, jeżeli gram jakąś skalę, to jak najbardziej mogę sobie grać slajdami. Na przykład. Slajdy oczywiście też mamy power hordowe, czyli po prostu łapiemy power hord. String skipping z użyciem slajdów. Łapię strunę szóstą i czwartą, szóstą na ósmym, czwartą na dziesiątym i po prostu robię slajd. To akurat przeskoczyłem. Naprawdę mnóstwo zabawy, mnóstwo świetnej zabawy. Tylko czeka dużo, dużo ćwiczeń. Na pewno będziesz mieć największe kłopoty z celowaniem, na przykład od 1 do 12, prawda? Bo ja to co mówiłem, od 1 do 6 robimy slajd tymi wszystkimi sposobami, każdym palcem, do 7, do 8, do 10, 12, do pozostałych wszystkich progów. Kolejne ćwiczenie byłoby takie, że gram slajd na przykład od dźwięku o oktawę, czy na przykład od F do F. To jest też od razu bardzo fajne ćwiczenie na nauczenie się gryfu. Czyli na przykład, jeżeli zrobię slajd od pierwszego progu do 13, bo mam dźwięk F. Też jest F. G. A. Czyli to też jest bardzo fajna rzecz, że już my tutaj możemy sobie powiedzieć w ten sposób, że gram już jakiś power chord tutaj, a mogę zagrać jakąś melodyjkę oktawę wyżej. Czy gram power chord tutaj i gram też tutaj oktawę wyżej. Czyli już jakby wyszukiwanie dźwięku, tego samego dźwięku, tylko po prostu oktawę wyżej, czy o 12,5 tonów wyżej. To jest właśnie bardzo fajne ćwiczenie. No na przykład jeżeli mam drugi próg, to który muszę pojechać? Do 12, do 14 progu, prawda? Ja po prostu wiem, że tu jest fis i tu też jest fis, więc właściwie znajomość dźwięków na gryfie po prostu już nam po prostu ułatwia, że no wiem, gdzie ten fis, ten dźwięk, który potrzebuję, to sobie bez problemu robię slajd od fisa do fisa. Myślę, że teraz już na Ciebie nakładam obowiązek nauczenia się tej jakże wspaniałej i fajnej techniki obcykania ćwiczeń, które są w Guitar Pro i w PDF-ach. No i widzimy się na następnej lekcji. No nie ma rady. Bez przećwiczenia tego nie przechodź na następną lekcję. Także dzięki za uwagę. Cześć.